Jesteśmy w Dolinie Dolnej Wisły, niezwykłym miejscu, gdzie historia miesza się z teraźniejszością. Najpiękniejszy widok na dolinę roztacza się z wieży krzyżackiego zamku w Świeciu. Co ciekawe, zamek sam w sobie jest obszarem Natura 2000, w którym ochroną otoczone są nietoperze. Pobliskie zarośla i drzewa to miejsca, gdzie chronione ssaki żerują, a zimują w najciemniejszych podziemiach zamku. Zatem zimą zabytek pozostawiony jest w całości nietoperzom. Zamyka się go dla ruchu turystycznego, by nikt nie zakłócił ich spokoju. Za to latem, gdy ssaki wylatują do swoich kolonii rozrodczych, w twierdzy odbywają się imprezy, wystawy i oczywiście zwiedzają ją turyści. To naprawdę niezwykłe miejsce, gdzie można cofnąć się w czasie i poczuć jak średniowieczni rycerze. Na dwóch brzegach Wisły leżą dwa bliźniacze miasta – Świecie i Chełno. Równie piękne i pełne zabytków miasteczko. Przechadzając się wśród starych kamieniczek, można poczuć atmosferę historii. Co jeszcze zachwyci w tej okolicy każdego turystę? Sieć znakomicie oznakowanych i przygotowanych szlaków pieszych i rowerowych. Dolina Dolnej Wisły pełna jest perełek przyrodniczych, jak i zabytków wartych zobaczenia. A szlaki prowadzą cię od jednego interesującego miejsca do drugiego. Łatwo złapać orientację w terenie. Obszar obejmuje Wisłę razem z terenami zalewowymi. Jedynie na kilku odcinkach lewy brzeg pozbawiony jest sztucznych ograniczeń przeciwpowodziowych. Mamy właśnie szczęście być w takim miejscu. To tak zwana Solecka Dolina Wisły. Obszar specjalnej ochrony siedlisk, pokrywający się z częścią Doliny Dolnej Wisły, chronionej dyrektywą ptasią. Właśnie tu zachowało się wiele bardzo cennych starorzeczy, zarośli wierzbowych i pozostałości rozległych niegdyś lasów łęgowych. Poza tym dno doliny jest zmeliorowane i zagospodarowane rolniczo. Spójrzcie tutaj! Zbocza doliny tworzą niekiedy wysokie skarpy, na których utrzymują się ciepłolubne murawy napiaskowe. Tak zwane murawy kserotermiczne, z pięknymi, kolorowymi i często bardzo rzadkimi roślinami. To zbocza płutowskie, kolejny obszar Natura 2000 na tym terenie. Malutki, mieszczący się w granicach Doliny Dolnej Wisły, taka wisienka na torcie. Co bardzo fajne, we wszystkich miejscach, gdzie istnieje coś godnego uwagi, znajdują się tablice informacyjne. Więc nawet gdy trafimy tu przypadkiem, wyniesiemy wiele informacji. Wystarczy rozejrzeć się wokoło i przeczytać wszystko, co napisane jest na tablicy. Dolinę Dolnej Wisły można nazwać Doliną Owocową. Przed wielu stuleciami na te tereny król polski sprowadził menonitów, holenderskich osadników, biegłych w sztuce melioracji. Opracowywali oni systemy antypowodziowe. Jednocześnie umieli korzystać z tego, że rzeka okresowo zalewała ich ziemię. Wiedzieli, że dzięki temu są one bardzo żyzne. Od dawien dawna zatem w tej okolicy kwitło rolnictwo i sadownictwo. W miejscowości Starogród pan Henryk prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, ale jego prawdziwą pasją jest sadownictwo. Produkują z żoną powidła starogrodzkie, legendarne i niesamowicie pyszne, posiadające certyfikat produktu regionalnego. Symbolem Doliny Dolnej Wisły są, jak mówiliśmy, sady owocowe. Ten sad, w którym teraz jesteśmy, jest bardzo szczególny. To w pewnym sensie bank genów. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły zebrało tutaj wiele odmian jabłoni, także takich tradycyjnych, właściwie już dziś niewystępujących. W zasadzie każde drzewko w tym sadzie to inny gatunek jabłoni. Dzięki temu te tradycyjne odmiany jabłek mają szansę przetrwać. W Grucznie Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły opiekuje się Starym Młynem. Niezwykłym muzeum, gdzie można zobaczyć, jak dawniej żyli mieszkańcy tego regionu. A niedaleko, w Chrystkowie, stoi kolejny zabytek. XVII-wieczna chata menonicka, którą można zwiedzać i podziwiać prace budowniczych sprzed lat. Załoga Eko odwiedziła Dolinę Dolnej Wisły, a jak się bawiliśmy, możecie zobaczyć na stronie www.załogaeko.tvp.pl.